Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Pracujemy do Satisfactory update'u 8 wersji, bardzo eksperymentalnej. Już na ten moment 3 razy mi się dzisiaj gra skraszowała do pulpitu. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się nagrać to, co chcę nagrać. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli odcinek będzie krótszy, albo będą się działy dziwne rzeczy, to możecie się domyśleć dlaczego. Widzicie, że deforestacja przebiega dalej, w miarę dość sprawnie. Mamy pełen bak biomasy, mamy dość sporo paliwa, biopaliwa. I to, co będziemy, to, co ja myślałem, żeby zrobić, to myślałem, żeby użyć tego żelaza, które mamy pod spodem i resztek tego żelaza, wzmocnić wydobycie tego żelaza i stworzyć jeszcze jeden system produkujący w tym przypadku tylko rotory i płyty żelazne, nie przerabiać ich już dalej, żeby mieć stabilny przychód tego zasobu, ale jest taki malutki problem. Problem pod tytułem tego, że nasza maksymalna konsumpcja obecnie energii przewyższa naszą zdolność produkcji. Tak, to nie jest dobry stosunek. Dlatego stworzenie jeszcze jednej tak zaawansowanej w cudzysłowie, jak na ten etap gry można powiedzieć, zaawansowanej struktury, przerabiającej tak dużo urobku, prawda, pracującej nad tym wszystkim, jest zwyczajnie nie najlepszym pomysłem. My będziemy chcieli najpierw opracować zdolność do produkcji energii elektrycznej z węgla. Jak pamiętacie, tutaj od dłuższego czasu działa nasza fabryka i mamy 50 jednostek inteligentnego poszycia. To, co teraz będziemy mogli zrobić, to bardzo ładnie dla siebie, prawda, ustawiłem bardzo daleko windę kosmiczną. Dla was to będzie kilka sekund, dla mnie kilka minut. Oto i jesteśmy przy naszej windzie kosmicznej. Oczywiście musiałem spaść, próbując jak najładniej ją ująć. I to, co teraz będziemy chcieli zrobić, to przełożyć to inteligentne poszycie i wysłać to na orbitę. Ładunek jest zabezpieczony i jesteśmy gotowi go wysłać. Widzimy, jak ta platforma, która była przygotowana na orbicie, zbiera energię, która również z orbity jest najprawdopodobniej przesyłana, bo nie zasilamy tej windy. I impuls elektromagnetyczny wysłał tą kabinę windy z powrotem na orbitę. Teraz widzimy, mamy fazę drugą. Ta faza druga wymaga od nas 500 jednostek inteligentnego poszycia, 500 jednostek czegoś, czego jeszcze nie znamy i 100 jednostek czegoś, czego jeszcze nie znamy. Tak na ten moment wygląda sytuacja, a żeby zobaczyć, co my będziemy potrzebowali, aby opracować faktycznie te technologie, do których mamy teraz dostęp, będę musiał się kawałek przejść. Po krótkim spacerku jesteśmy w domu i możemy zobaczyć odblokowany poziom trzeci i odblokowany poziom czwarty. Rzućmy najpierw okiem, co tutaj mamy. Mamy energię węglową, generatory węglowe, pompy wodne, możliwość wyszukania źródeł węgla, transport samochodowy, będziemy w stanie stworzyć ciągnik i będziemy w stanie na przykład przekazywać długodystansowo zasoby w sposób odrobinkę inny niż po prostu przeciągając pas transmisyjny przez pół mapy. Będziemy również mieli zdolność do produkcji stali. Stal jest niezbędna chociażby, jak widzimy, do uniwersalnej kreatownicy, która jest jednym z rzeczy, które potrzebujemy, aby przejść do kolejnej fazy i odblokować piąty i szósty poziom. Mamy również ulepszoną walkę wręcz, która umożliwi nam lekko, łatwiej bronić się przed lokalną fauną i florą. Zaawansowana produkcja stali, która umożliwi nam opracowanie automatycznego okablowania, również rzeczy niezbędnej do ukończenia fazy drugiej. Słupy energetyczne, magazyny energii, hipertuby, to jest system transportu personalnego. Możemy zamontować taki system, wchodzimy na jednym końcu tuby, wychodzimy na końcu drugim. Oczywiście jest też możliwość budowania działek z tego. Są one odrobinkę potężniejsze. Jest to
na wpół usankcjonowany glitch w grze, powiedzmy. Mamy również logistykę, taśmociąg trzeciego poziomu, 270 zasobów na minutę. Bardzo użyteczna rzecz, bez wątpienia będziemy chcieli to dość szybko posiadać. I możliwość budowania schematów, możliwość budowania blueprintów, możliwość budowania całych fabryk praktycznie jednym kliknięciem, jeżeli już sobie zaprojektujemy, jak taki blueprint miałby wyglądać. Jak najbardziej jest tutaj bardzo wiele ciekawych dla nas rzeczy, po które będziemy chcieli jak najszybciej sięgnąć, ale najważniejsza rzecz to oczywiście, moi drodzy, energia węglowa. I w to będziemy chcieli zainwestować od razu. Ja wszystkie zasoby miałem odłożone tutaj, gdy byłem na naszej eskapadzie ostatniej po biomasę. I widzimy, że nie mamy wystarczająco dużo rzeczy. My najprawdopodobniej to, co powinniśmy obecnie zrobić, to wyłączyć zupełnie produkcję inteligentnego poszycia, ponieważ przez długi czas nie będziemy mieli jeszcze reszty zasobów. Nasza baza działa na energii nadal, prawda, z biomaterii, biopaliwa, więc produkcja czegoś, co na ten moment jeszcze nie będziemy używali, jest zwyczajnie nie w pełni adekwatna. Więc wyłączymy zupełnie tą fabrykę, wyłączymy dostarczanie do niej zasobów. Tak samo wyłączymy tą fabrykę. Pyk. Wyłączymy dostarczanie do niej zasobów. I pozwolimy, aby te zasoby magazynowały się w tych właśnie magazynach. Z racji zwyczajnie tego, iż będzie to najbardziej optymalne dla nas, bo my potrzebujemy obecnie właśnie płyt, my obecnie potrzebujemy wilników, a inteligentne poszycie, nie będę nawet tego usuwał, w przyszłości, widzę, że część posuwałem, część nie, w przyszłości znów podepniemy tą fabrykę i będzie ona powolutku, gdy tylko będziemy mieli naszą energię węglową, wówczas znów podepniemy powolutku te poszycie będzie dla nas tworzone. Z racji tego, że reszta komponentów jest jeszcze bardziej odległa, nawet w takim powolnym tempie będzie to co najmniej wystarczające. Naturalnie też w przyszłości te fabryki będą zupełnie inaczej wyglądały. To jest jedna wielka, olbrzymia, zwyczajna prowizorka. I nie ma tutaj naprawdę nic, co byłoby warte jakiegokolwiek zachodu, aby to zachować. Czyli tak, po pierwsze, zredukowaliśmy odrobinkę ilość energii, która jest używana, ponieważ tego nie widać bezpośrednio na schemacie, bo te maszyny nadal są wpięte do sieci energetycznej, tylko one są spauzowane, prawda? One są w gotowości, one nie pobierają, nie powinny teoretycznie pobierać ani odrobinki energii elektrycznej obecnie. Kącik, może dokończ ten proces, albo to bez znaczenia. Więc mamy tak naprawdę odrobinkę więcej zapasu, mamy przynajmniej o te 30 MW więcej energii, które możemy obecnie zużyć. Naturalnie nie jest to niezbędne do zużycia i to, co ja obecnie zrobię, to przejdę się, poszukam, zbiorę wystarczającą ilość zasobów, żeby opracować energię węglową i zaczniemy powolutku szukać węgla, zaczniemy powolutku przygotowywać infrastrukturę pod to, aby ten węgiel być w stanie przetworzyć właśnie na energię elektryczną i być w stanie w pełni zautomatyzować produkcję energii elektrycznej, nie tak jak mamy teraz, prawda, w pół zautomatyzowane z koniecznością zbierania olbrzymich właśnie ilości tej biomasy, przetwarzania jej, ręcznego dodawania do naszych spalarni. Więc odłożymy sobie tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy, które nie są nam potrzebne, żeby zwolnić miejsce w ekwipunku. I najprawdopodobniej wszystko, co muszę zrobić, to teraz ręcznie troszeczkę tych żelaznych płyt wykonać, później zebrać troszeczkę zasobów, które nam się utworzyły
uzupełnić naszym ekwipunku i powrócę do was, gdy będę miał to już gotowe. Moi drodzy, oto moment, na który czekaliśmy. Mamy wystarczająco dużo zasobów, aby opracować zdolność do produkcji energii elektrycznej z węgla. Bardzo, bardzo istotna, niezwykle użyteczna dla nas rzecz. I możemy dokonać skanu. Węglu, węglu, gdzie jesteś? Objaw się przed nami. O, tam i tam mamy węgiel. I tam mamy węgiel. No dobrze, to przejdziemy się w tamtą stronę. Tylko, my oczywiście nie chcemy przejść się tam, żeby okazało się, że nie mamy co zrobić. My będziemy potrzebowali... tak. Po pierwsze, zdolności do stworzenia, nie wiem, z dwóch, trzech, może czterech kopalni węgla. Czyli tak, będziemy chcieli stworzyć sobie, powiedzmy, z cztery kopalnie węgla i będziemy chcieli mieć zdolność do stworzenia bardzo dużej ilości taśmociągów. Czyli będziemy potrzebowali ciebie, ciebie, ciebie. Czyli potrzebujemy po prostu dużej ilości betonu, żelaznych prętów i żelaznych płyt. To są rzeczy, które są nam potrzebne. Już przygotowuję się do tej ekspedycji. I to co zrobię, to po prostu zbieram zasoby, prawda, z tych naszych quasi zautomatyzowanych produkcji tych najbardziej podstawowych zasobów. Po dłuższej chwilce jesteśmy wreszcie gotowi na naszą ekspedycję. Mamy ze sobą cztery przenośne wiertnice, mamy wszystkie zasoby, które mogą być nam potrzebne w dość dużej ilości i oczywiście to, co będziemy chcieli zrobić, to przyciągnąć ze sobą okablowanie, odpowiednie okablowanie, aby te kopalnie zaczęły funkcjonować. Jednocześnie będziemy chcieli mieć dwie osobne linie energetyczne, ale o tym może odrobinkę później. Jeszcze raz, gdzie mamy węgiel konkretnie? No, widzę, że nasza kapsuła powróciła. Tak więc będziemy chcieli przejść się do tego najbliższego węgla. I oczywiście chcemy zabrać ze sobą dostęp do energii elektrycznej. Przed wyjściem z naszej bazy jeszcze dodatkowo zrobiłem taką rzecz, jak chociażby, moi drodzy, uzupełniłem paliwo w naszych spalarkach biomasy, więc nie musicie się martwić, że wrócimy, znaczy i tak, jeżeli zajdzie nam zbyt długo, to wrócimy do naszej bazy, gdzie już nie będziemy mieli wystarczająco dużo paliwa. Widzimy, że tam są jakieś stworki, nie chce nam się z nimi walczyć. Widzimy, że tutaj jest niebieski ślimak. Niebieskie ślimaki są jak najbardziej użyteczne, wszystkie ślimaki są jak najbardziej użyteczne, więc warto poświęcić tą chwilkę i takiego ślimaka zwyczajnie sobie podnieść, elektroślimaka. Widzimy, że tutaj jest węgiel, po który się udawaliśmy. A jeżeli odpalimy jeszcze raz skan węgla, to gdzie dokładnie są te pozostałe złoża węgla? Tam i tam. Okej. Okay. Zgaduję, że te pozostałe złoża węgla mogą być chronione przez odrobinkę potężniejsze stworki, więc niekoniecznie będziemy czuli się wystarczająco odważni, żeby od razu tam zaglądać. Ale przynajmniej mamy tutaj dwa złoża węgla i tak mamy jednego stworka do pokonania. Fajnie by było być gotowym na walkę z tym stworkiem. Jak pamiętacie, jest to stworek plujący na dystans, więc dość trudno pokonać go bez otrzymania żadnych obrażeń. Ale da się te obrażenia zminimalizować, jak widzieliście na załączonym obrazku. Mamy dwa złoża węgla. Węgiel złoże normalne i węgiel złoże normalne. Dwa normalne złoża węgla. To będziemy chcieli zrobić tak, że będziemy chcieli może wyczyśćmy listę, bo nie jest już nam potrzebna. Chodziło tylko o preplanowanie naszej ekspedycji.
i będziemy chcieli oczywiście wydobyć i przetransportować ten węgiel. Węgiel, jak pamiętacie, jak wam pokazywałem, wymaga również wody. Nie wiem, czy wam pokazywałem właśnie, to od razu w takim razie dopowiem. Węgiel wymaga wody, żebyśmy byli w stanie, prawda, tą energię cieplną przerobić, prawda, na energię mechaniczną, powiedzmy, pary. I tą energię mechaniczną, prawda, użyć do poruszania turbiny, która przekształci tę energię mechaniczną w energię elektryczną. A więc, generator węglowy, oczywiście nie możemy go zbudować tutaj, bo jest to daleko od wody. My będziemy chcieli stworzyć jakieś pasy transmisyjne, powiedzmy, które nam pozwolą ten węgiel dostarczyć bliżej naszej bazy. Oczywiście nie to chciałem produkować teraz. Zastanawiałem się, dlaczego to nie pasuje w tym miejscu. Z racji tego, że wydobywamy tylko i wyłącznie 60 węgla na minutę. Możemy to oczywiście zwiększyć przy użyciu, na ten moment tylko przy użyciu elektroślimaków. Później zobaczycie, że są również inne możliwości. Ale tego nie będziemy jeszcze na ten moment najprawdopodobniej robić. I dodatkowo to, co chcemy tutaj uczynić, to chcemy obie te elektrownie podpiąć w przyszłości na odrębnej, używając odrębnej sieci zasilającej. Później wytłumaczę konkretniej dlaczego. Na ten moment będziemy po prostu utworzymy sobie tunel węgla, że tak to ujmę. I ten podstawowy pas, prawda, w pełni wystarczy. A my również będziemy chcieli, będzie logistyka, podnośnik pod siódemką, sobie go umieszczę, żeby mieć do niego szybszy dostęp. I będziemy chcieli zrobić coś takiego. Coś. Dlaczego masz problem z tym, żeby tutaj trafić? Może na odwrót będę musiał zrobić. Dobra, to usunę najpierw ciebie. Albo zrobimy jeszcze inaczej. Po prostu zrobimy tak i tak. I będziemy mieli oba pasy, na tym żaden z nich nie będzie dotykał bezpośrednio ziemi. Pyk. 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 I pyk. I to, co chcemy zrobić, to po prostu rozmieścić co jakiś dystans kolejne podwójne, prawda? Tak. I będziemy chcieli ten węgiel sobie tutaj w ten sposób na razie przekazywać. Tak, w ten sposób będzie to dalej wyglądało. I podejrzewam, może króciutko opiszę koncept właśnie. Ten węgiel będzie przekazywany bliżej naszej bazy, bo jak pamiętacie, obok naszej bazy jest dość spory akwen wodny. W tym, dookoła tego akwenu wodnego będziemy produkowali wodę przy użyciu pomp. Oczywiście pompy wymagają pewnego zasobu, którego my jeszcze nie zautomatyzowaliśmy, mianowicie miedzianej blachy. Tą miedzianą blachę wykonam najprawdopodobniej ręcznie pomiędzy odcinkami. I będziemy potrzebowali zarówno do pomp tej miedzianej blachy, jak i do samych rociągów. Czyli troszeczkę tej miedzianej blachy będzie potrzebne, być może nawet na tyle dużo, że skuszę się na to, aby stworzyć miniaturową fabrykę produkującą tylko tą blachę. Cały, na ten moment, cały zamysł to dostarczenie tych 120 jednostek węgla do naszej bazy. I nie sądzę, żeby istniał powód, abyście musieli to oglądać. Ten odcinek zakończy się odrobinkę wcześniej. Z tego powodu ja między odcinkami doprowadzę ten węgiel, co będzie wysoce repetytywnym, mało interesującym wysiłkiem z mojej strony, że tak to ujmę.
I w następnym odcinku zajmiemy się już faktycznym przygotowaniem naszej pierwszej elektrowni węglowej i zmianą zasilania, prawda, z produkcji biomasy właśnie na energię węglową, co będzie bardzo fajne, bo w pełni zautomatyzowane. Na ten moment dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w tym następnym odcinku. Hej, hej!